Hej, witam wszystkich, ja jestem Papia, a to jest kolejny materiał, który jest opisem gatunkowym. Dzisiaj chciałbym skupić znowu się na Ziemiajadzie, tym razem będzie to Guenacara Gaeae. Przechodząc jednak na początek, chciałbym was przeprosić za to, jaki mam głos, ale obecnie mam grypę, oraz chciałbym was przeprosić za jakość materiału wideo, ale niestety był on nagrywany telefonem, ponieważ po prostu moja parka wyprowadziła młode i nie chciałem stracić okazji, kiedy wyglądały naprawdę ślicznie, a aparatu nie mają pod ręką. No ale przechodząc już do grypy. Guenacara Gaeae są Ziemiajadami. Również nie rosną duże. Samce potrafią dorosnąć do 15 cm, jednakże te ryby rosną bardzo wolno. Szczerze powiem, że mój samiec ma ponad 3 lata i ma dopiero może 12-13 cm. Do tych 15 mu troszeczkę brakuje. Stąd też w wielu opisach gatunkowych jest napisane, że ryby to osiągają około 12 cm, ponieważ ludzie uważają, że jeżeli mają docelowo wybarwionego samca, docelowo wybarwioną samicę, która się rozmnaża i daje dużą ilość potomstwa, to uważają, że ryby, które są dojrzałe płciowo i są wyrośnięte, są uważane za ryby, które już po prostu więcej nie urosną. Guenacara Gaeae, tak jak sama nazwa wskazuje, pochodzą z Gujany francuskiej, gdzie występują w dwóch rzekach. Pierwszą rzeką jest rzeka Apurash, gdzie i forma z tej rzeki, szczerze powiem, że jest brzydsza. Forma z tej rzeki jest bardziej szara, jest mniej kolorowa i ma troszeczkę krótsze płetwy, chociaż tutaj to wiadomo, to jest też kwestia osobnicza, więc tego nie mam zamiaru mówić jako pewnik. Za to, jeżeli chodzi o ubarwienie, jest to no, w 100% potwierdzone, ponieważ ludzie, którzy hodowali jedną, drugą formę, mają takie doświadczenia, że forma z Apurash jest właśnie brzydsza. Druga forma, forma z Oyapok. Oyapok jest rzeką, która jest jakby naturalną granicą pomiędzy Brazylią a Gujaną francuską. Jest formą ładniejszą. To jest ta forma, którą ja mam. Ta forma ma bardzo długie płetwy, wręcz weloniaste. Jest bardzo kolorowa, zwłaszcza podczas tarła. No i szczerze powiem, że tutaj nie jestem pewny, jeżeli chodzi o właśnie formę z rzeki Apurash, ale forma z rzeki Oyapok tworzy w naturze kolonie lęgowe. Stąd też właśnie wyjątkowość tych pielęgnic. Przechodząc właśnie do jej zachowań. Przede wszystkim, hodując Guenacary, chcemy raczej skupić się właśnie na jej zachowaniach. Zachowania tych ryb są niesamowite z tego powodu, że pomimo tego, że to są pielęgnice, tworzą one, tak jak wcześniej powiedziałem, na przykład kolonie lęgowe. Są to pielęgnice, które żyją w grupach. Z tego też powodu, obserwując, mając taką grupę, mamy naprawdę bardzo duże pole do obserwacji. Obserwacja takiej grupy jest bardzo ciekawa, ponieważ przede wszystkim widzimy tutaj hierarchię, widzimy to, jak wygląda bardzo fajnie podział terytoriów, ponieważ ziemiadami są naprawdę wybitnymi i na przykład kopią sobie dołki, w których spędzają noce. Naprawdę, wygląda to niesamowicie. Guenacara tak jakby wtedy przysiada bardzo blisko piasku, zaczyna poruszać się tułowiem oraz płetwami i wykopuje sobie dołek, w którym spędza noc. Guenacara Gaeae, tworząc właśnie kolonie lęgowe, tworzą bardzo głębokie jaskinie, na przykład pod kamieniami, pod korzeniami, pod na przykład skupiskiem roślin, w których właśnie odchowują młode nawet wiele samic, a reszta osobników po prostu chroni tą kolonię przed drapieżnikami z zewnątrz. W akwarium niestety z powodu litrażu nie zauważymy takich zachowań, jednakże, mimo to, Guenacary, tak jak wcześniej powiedziałem, są pielęgnicami, które żyją w grupach, więc nawet w akwarium, i to całkiem małym, ponieważ takim mniej więcej metr długości, pół metra szerokości, możemy spokojnie trzymać dwie pary ryb, a na początku nawet polecałbym wystartować z około 8-10 sztukami młodzików, tak żeby te pary mogły się dobrać. Szczerze powiem, że takie dwie pary nie dość, że będą sobie dawały spokojnie radę, nie będzie żadnej nadmiernej agresji, to w momencie, kiedy te pary nie będą miały na rybku, ponieważ w akwarium niestety, jak wspomniałem, kolonie lęgowe no, nie mogą być odtworzone, i pały po prostu sobie same jakby oddzielają się od grupy i odchowują młode. Tylko, że dalej to nie wygląda tak jak w przypadku niektórych pielęgnic, gdzie po prostu reszta mieszkańców akwarium jest zepchnięta w kąt akwarium, nie mają możliwości ruchu, ponieważ Guenacara Gaeae akceptują w pewnym sensie inne osobniki z właśnie swojej grupy i o ile do narybku nie dopuszczają, to można powiedzieć, że nie odcinają całkowicie ich od tego swojego terytorium. Oprócz tego, ryba ta za młodu jest wybitnie grupowa. Naprawdę. Jeżeli trzymamy je, na przykład na początku kupimy tylko 4-5 sztuk, możemy być pewni, że będą to ryby płochliwe, nie będziemy widzieć ich pełni zachowań. Kolejną rzeczą jest to, że są to ryby, które ze wszystkich Guenacara są najprawdopodobniej najłagodniejsze. Potwierdza to wiele doświadczeń hodowców, co też jest bardzo dużym plusem. Szczerze powiem, że jako minimum dla tych ryb polecałbym metrowe akwarium o 40 cm szerokości. Tylko, że wtedy możemy trzymać tylko i wyłącznie jedną pałkę. Najlepiej więc trzymać je w akwarium co najmniej metr długości, 50 cm szerokości, ponieważ w takim możemy moim zdaniem trzymać już dwie pałki i już możemy obserwować po pierwsze bardziej ciekawe zachowania, po drugie ryby czują się lepiej. Jednakże mimo wszystko najlepszą opcją trzymania tych ryb jest trzymanie jednogatunkowej grupy, nawet 6-8 osobników, co już możemy w takim akwarium 1,50 m spokojnie osiągnąć. Guenacary są z tego powodu, jak mają skierowany pysk do dołu, nie są wybitnymi drapieżnikami. Możemy je trzymać z ciut większymi kąsaczokształtnymi. Sądzę, że na przykład właśnie Coppela, Arnoldi, wszelkie większe bystrzyki dadzą bez problemu przy nich radę,
No i Gujanakawy też nie powinny ich po prostu wytłuc podczas tarła, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie są to bardzo agresywne ryby. Jeżeli chodzi o parametry wody, zarówno Apurash, jak i Oyapock są rzekami, które toczą coś pomiędzy Blackwater a Clearwater w zależności od tego, w jakiej porze roku się znajdują. Z tego też powodu Gujanakawa nie są bardzo wymagające, jeżeli chodzi o to, w jakiej wodzie je trzymamy. Ja swoje Gujanakawa trzymam w wodzie o zerowych twardościach, a raczej o twardościach niemierzalnych, ponieważ w wodzie na 100% RO, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że mam bardzo syfiastą kranówkę. Spokojnie będą się nieźle czuć w takiej wodzie do 6 do 8 stopni niemieckich GH twardości ogólnej. Jeżeli oczywiście KH będzie na tyle niskie, że pH będzie nie będzie zbyt wysokie. Jeżeli chodzi o pH, wydaje mi się, że najlepiej je trzymać w rozpiętości pH od około pH 4,5 do pH 7,2. Chociaż u siebie zauważyłem, że najlepiej, można powiedzieć, że się czują, najlepiej, najwięcej młodych odchowanych jest właśnie w przedziale pH 5,5-6,5. Mimo to dobrze czują się, nie mają problemów stresowych w naprawdę bardzo dużej rozpiętości pH i naprawdę nie należy się obawiać z łączeniem ich z rybami z wód bardziej kwaśnych czy tam bardziej twardych, jeżeli oczywiście te ich potrzeby się w pewnym stopniu pokrywają. Gujanakawa Gerai przede wszystkim również są idealnym towarzystwem dla praktycznie wszystkich pielęgnic. Jeżeli pielęgnice nie zostaną zgnębione przez Gujanakawa Gerai, tak jak na przykład małe pielęgniczki, które po wpuszczeniu do nich, albo kiedy Gujanakawa nie zostaną zgnębione poprzez pielęgnice, do których się wpuścimy, na przykład przez bardzo duże konicichle z Ameryki Południowej, praktycznie nadają się do każdego gatunku średniej, niezbyt agresywnej pielęgnicy, naprawdę. Trzymałem je z dużymi Apistogramma, trzymałem je z małymi kręcichlami, trzymałem je z Andinokarami z Pisisowinoko, naprawdę, ze wszystkimi spisywały się idealnie. Gujanakawy nie są gatunkiem, który jest bardzo agresywny zewnątrzgatunkowo. I szczerze powiem, że młode Gujanakawy nawet będą czuły się lepiej w towarzystwie innych ryb, ponieważ nawet jeżeli mają swoją grupę, to też czasami zdarzało mi się, że gdy na przykład trzymałem na rybek kilku różnych gatunków ryb, Gujanakawy zbierały się w grupę z na przykład innymi ziemniadami. Przechodząc do karmienia. Jeżeli chodzi o karmienie, Gujanakawy są głównie mięsożerne. Mimo to, że są głównie mięsożerne, powinniśmy mieć w akwarium detrytus. Dzięki detrytusowi, który mogą sobie podjadać, spełniamy im po prostu balast pokarmowy, tak jak błonnik dla nas. Oprócz tego powinniśmy dodawać jakąś tam odrobinę pokarmów roślinnych, żeby im przeczyścić kichy. W tym wypadku najlepsza będzie jakaś spirulina, bądź wszelkie różne tabletki dla ryb przydennych. Gujanakawy nie są wybredne, jedzą praktycznie wszystko. Przechodząc w sumie już do ostatniego tematu, jeżeli chodzi o wystrój akwarium może być jak najbardziej różnisty. U mnie Gujanakawy są w akwarium, gdzie mam na przykład Echinodorusa, mam Anubiasy, mam dużo korzeni, mam dużo gałęzi. One, szczerze powiem, że dobrze poczują się w każdym akwarium, gdzie będą mogły się pod coś podkopać, żeby stworzyć sobie kryjówkę, bądź będą miały coś zawieszone nad głową, co stworzy im poczucie bezpieczeństwa. A do tego jeszcze podstawową rzeczą jest piasek. Jeżeli będą miały piasek, będą miały miejsce gdzieś schować, będą zadowolone. Szczerze powiem, że Gujanakawa Gerai są naprawdę super pielęgnicami. Są na pewno w topce moich pielęgnic. Jeżeli tylko macie możliwość, spróbujcie z nimi. Odsyłam was też do artykułu, który jest podlinkowany w opisie, gdzie napisałem na temat tych Gujanakawa i wrzuciłem też kilka całkiem fajnych zdjęć. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to proszę o sprawdzenie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie subskrypcję. Dzięki za oglądanie, cześć!